Siemanko wszystkim, cześć moi kochani, przed wami 40 już odcinek zlewelowania nowego konta w Fishing Planet. Ja jestem Juken, a dzisiaj podam wam pewną, bardzo myślę istotną ciekawostkę odnośnie delty, odnośnie łowienia karpi na delcie. Będzie to oczywiście cały czas uzupełnienie tego wszystkiego, co było w poprzednich odcinkach. Postaram się moi drodzy wam pokazywać. No i pewnie ci, którzy już oglądają odcinek po odcinku, bo jest to też forma częściowo śledzenia moich postępów, że możecie zobaczyć, że to, co wam pokazuję, to również robię i to działa, no to na pewno wychwycicie to, że przecież mówiłem, że no na 50 levelu wbijamy na karpie i że nie chcę tutaj siedzieć na karpiach na delcie, że chcę sobie wrócić na szczupaczki na Michigan. I tak jak najbardziej oczywiście, moi drodzy, zrobię. Natomiast z czego wynikają te odcinki o karpiach? Wynikają z tego, że chcę wam nagrywać fajne poradniki, dzielić się za każdym razem tym, co odkrywam. Dzisiaj mam dla was kolejną ciekawostkę. To jest wszystko uzupełnienie poradników, których już jest kilka na moim kanale, gdzie miałem troszkę niższe levele, odnośnie delty, odnośnie dużych, ogromnych karpi na delcie. Także cały czas coś nowego tutaj pokazujemy i potestuję to razem z wami. Mamy pogodę chmura za słońcem, zanętę, jak łowić karpie pokazywałem wam w poprzednich odcinkach, więc tego nie będę teraz tutaj robił. Dziś skupimy się na tej ciekawostce. Pokazywałem wam, moi drodzy, że fajną miejscówką jest tutaj ten pomost, gdzie nie mogę się teraz przenieść z pewnych względów na niego. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Fajna jest ta wyspa, fajny jest ten pomost i rzucamy tam sobie w krzaczki. No ale jeżeli robimy nęcenie, co właśnie będziemy robili, bo zobaczcie, zmieszałem zanętę, bo polujemy na ogromne, wielkie karpie, no to, moi drodzy, pojawia się pewien problem. Tam jest ten pomost. To jest ten magiczny pomost, z którego rzucamy tutaj. Bardzo ciężko jest w te markery trafić tak, no, nie musi być, słuchajcie, co do metra, ale no generalnie jest bardzo ciężko trafić. No i odkryłem coś takiego. Ażeby. Coś mi się tu popsuło niestety. Czekajcie. Dobra, możemy trochę dalej się ustawić. To nie musi być aż tak super blisko, bo i tak mamy taką odległość, że może być dosłownie tutaj. Ok. I słuchajcie, jeżeli rzucamy z tamtego pomostu tu, ciężko jest trafić w te markery, jeśli nęcicie. Bo mówimy o metodzie znęcenia. Bo jak tam rzucacie sobie tak, to wiecie, jest pikuś. Natomiast możecie stanąć tu pod tymi markerami, czyli bierzecie kajak, dlatego jestem na kajaku, przypłynąłem tutaj, tutaj jest ta wysepka, pod którą rzucacie, tutaj jest taki przepływ, płyniecie sobie tu i tutaj, zobaczcie, możecie normalnie kajakiem podpłynąć, podpływacie kajakiem, idziecie tutaj, tutaj macie taką fajną wnękę, tutaj wnęce rozstawiamy sobie podpórkę, jak widzicie trochę dalej, ale może, no dobra, niech będzie tak. I zobaczcie. I robimy to samo, co oczywiście robiłem dosłownie w ostatnim odcinku, czyli parę nęceń trzeba zrobić, maksymalnie 14 metrów. Jestem ciekaw, czy tą metodą, jak będę bardziej precyzyjnie rzucał, czy będę w stanie, czy to wpłynie na to, że wyciągnę większą rybę. Bo generalnie rzucając tą zanętę, co wam pokazywałem w ostatnim odcinku, miejscówka na pomoście jest super. To większego niby znaczenia nie ma, ale zauważyłem na tej miejscówce, na tej drugiej wyspie, na którą podpływamy, że jeżeli tak dosyć precyzyjnie w miarę rzucamy, i tu nie chodzi o metr, ale wiecie, no, jak rzucaliśmy z pomostu, to różnica czasem była, to się wahało między 30 metrów, na które rzuciliśmy, a 38. No, 8 metrów to już jest dosyć duża rozpiętość. Jestem ciekaw, czy jak tak będziemy sobie tutaj rzucali, to tutaj niestety nam się troszkę to, kurde, pewnie przez te drzewo haczy. Czekajcie, do nęcenia mogę spróbować tak, bo ja nie muszę nęcić sobie, mogę stąd. O, teraz mi się akurat trochę dalej rzuciło. No nie, tu jest jakiś bóg gry. Pewnie przez te trzciny. Ciekawe, jak wędki nam tu wejdą. Ale odkryjemy to. Także widzicie, no jest to mój już taki ostatni podryw, że tak powiem, na delcie. Mam tą zanętę, którą jeszcze chcę spróbować pobić, jakiś tam mały rekordzik, no i będziemy lecieli. Wiecie co, te podpórki to tak na upartego mogę sobie jeszcze dalej przesunąć, bo wędki mamy na tyle mocne, że my tutaj nie chcemy tych karpi, wiecie, nie wiem, może tak? Ja, tak mi się wydaje, że powinno być git. No i słuchajcie, troszkę tam zanęciłem i w myśl mojej zasady rzucam wędki. Zobaczymy, czy one tutaj tak jakoś w miarę
W miarę dadzą radę, ale powinno być bez problemu. No raczej, raczej dają radę. Zobaczcie, jak bliziutko rzucamy. Tu no, nie chodzi o to, żeby rybę wciągać, bo jakbyście się bardzo uparli, to i byście te karpie od razu wciągali do siatki, ale też wiecie, że jestem przeciwnikiem takich metod i zasad. Mi bardziej jakby w tym, co wam pokazuję, chodzi o to, żeby... O, tutaj sobie rzucimy akurat bardziej tam. Żeby sprawdzić, czy te w miarę precyzyjne rzucanie... Zobaczymy, jak tutaj będzie działała ta... Czy te w miarę, moi drodzy, precyzyjne rzucanie w jakiś sposób wpływa na to, że będzie więcej brań, czy że większa ryba weźmie. Chodzi tu głównie o nęcenie, bo jeżeli nie nęcicie, to tak jak mówiłem, nie ma to większego znaczenia. Tam sobie świgacie i jest gites. Ale będzie to test po prostu taki. I tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku, robię właśnie coś takiego, cyk, cyk. Teraz sobie już nęcę. Na mojej zanęcie, który przepis wam oczywiście pokazałem w poprzednim również odcinku, macie przepis na zanętę, także w tym odcinku wam nie zdradzę tej zanęty. Jak chcecie ją zobaczyć, to macie całą zanętę podaną i całą historię z nią związaną w poprzednim odcinku. Ja sobie do nęcenia jednak, słuchajcie, tu by nawet lepiej było stać tak. Tu by nam to drzewo nie przeszkadzało, a ta trzcinka też nie. Ale dobra, już nie będę teraz podpórek przestawiał. I tutaj sobie tak plus minus tego markerka pod tą trzcinkę rzucamy i zobaczymy, co z tego, moi drodzy, fajnego wyjdzie. Tam daleko, daleko jest ten pomost. Widzieliście, że rzucaliśmy na prawie 38 metrów, 30 coś, także to dosyć sporo było. Ja tak sobie nawet tutaj... O! Wybranie już by było. Nie ma jeszcze. Lewentki trzeba pilnować, bo tutaj... Jestem ciekaw, czy to skróci też czas łowienia unikata w jakiś sposób. A, tu się coś odbija, widzicie, ta niestety przez to drzewo. Nie do końca jest to super wszystko na tej miejscówce. Jakiś pizderydek nam się złowił, zwyklaczek chyba. Ale ja lubię takie nowości. A nie, no medal, ale nam wyskoczył ten medal. No nie, no jak to ma tak prosto wyglądać, to ja nie wiem, czy ja powinienem wam, moi drodzy, w ogóle w tym momencie ten odcinek publikować, bo... Jakby macie tak karpie wyciągać, to żadna przyjemność, moi drodzy, absolutnie. Nie zgadzam się na to. Jest to według mnie bez sensu, jakbyście tak mieli karpie wyciągać. Słuchajcie, może muszę tego klipa sobie... Tutaj coś na pewno się buguje i pewnie ryby też się bugują, bo widzicie, że wędka się buguje. Jest tu jakiś mały błąd, spróbujmy tam jeszcze pod tą... Linkę trochę dalej rzucić. I zobaczymy, co to, moi drodzy, tak naprawdę tutaj da. O, tam coś bombli. Pod linkę bym mógł rzucić, ale to może wędkę karpiową rzucę, którą będę miał w ręku. Fajne, tutaj złowiłem dwa karpiki, 27 kilo dwa razy. Mi siadły, 29 kilo mi akurat siadł na tej drugiej wyspie, trochę w inną pogodę, bo w totalną chmurę. Ale to już wszystko odnośnie zanęty i tego, jak łowić, to macie, mówię, w poprzednich odcinkach. Tu robimy test, na ile ta miejscówka odda, bo był odcinek, w którym no bez problemu tą siatkę zapełniałem. I dosyć szybko to szło, ale to rzucanie, to nęcenie trwało bardzo długo. No tu już widzę, że na pewno idzie nam to o wiele szybciej. Więc jestem ciekaw, czy to, jeżeli po prostu szybciej zanęcimy, czy wpłynie w jakiś sposób na brania. No tak jak widzicie, trochę tam czasem gdzieś świgniemy poza markerek, bo pamiętajcie, że marker to jest jakiś okrąg, w obrębie którego biorą. Przecież nie musicie idealnie w te markery rzucać, nawet tak nie róbcie, no bo jak widzicie, ja rzucam różne wędki w różną stronę. Gdzie branie? Jeszcze nie ma, ale to tak jest, dzwoni od początku, zawsze dużo dzwoni. Także spokojnie. Ryba idzie w każdym razie w naszą stronę. O, tak, tak się idealnie rzuca. Będzie gites. Mogę sobie tu śmiało pilnować wędek, jakby coś się działo. Jestem bardziej w formie takiego vloga nagrane, bo to nie jest jakiś tam wielki poradnik. Pokazuję wam tylko tą miejscówkę, ale
to też pokazywać, może zobaczycie. Więc oglądajcie do końca, bo może zobaczycie, jak dla widza po raz kolejny wyciągnę fajnego unikata. A Zanęta naprawdę fajnie oddaje, aż jestem w szoku. Że takie fajne karpie tu złowiłem. I to są moje ostatnie karpie, to jest na pewno już ostatni odcinek z karpi, chyba że zrobimy te obiecane porównanie z jesiotrami, ale to się jeszcze zastanawia. To warto robić, dobra, szybko, cyk, cyk, bo nam tutaj już się zaczyna dziać Saigon. Zaczynają dzwonić te wędki, o, może będzie pierwszy unikat, czy niekoniecznie? Chyba Meda. Może nie? No nie, nie, widzowie, nie, ja chyba wam nie mogę tego odcinka wrzucić. Ja wam chyba nie mogę tego odcinka wrzucić, bo jak wy zaczniecie tak robić, to potem każdy będzie miał rekordy w taki sposób. To jest dla mnie, słuchajcie, tego 26 kilo karpia unikata, to ja bym, słuchajcie, ciągnął no dobre 10 minut i byłaby zabawa. To według mnie jest tak jak z wciąganiem jesiotrów do siatki, także jestem totalnie przeciwny temu, co wam teraz pokazuję. Muszę się nad swoją uczciwością zastanowić, bo ja tak na pewno nie będę robił poza odcinkiem. Tu mam jakiś swój honor, no gram w ryby po to, żeby pobawić się w te ryby, a nie żeby, wiecie, rekord ok, każdemu z nas zależy, ale to kolejny unikat w ten sposób. Okej. Chyba odcinek będzie, jeżeli wrzucę ten odcinek, to chyba go nagram z tytułem miałem tego nie publikować. Nie, serio, ja wam to pokazuję, zrobiłem test, ale no uwierzcie mi, że ja mam tutaj 6 nęceń, bo na 5, znaczy głównie już na 5, więc jeżeli w to miejsce wrócę jeszcze, bo chcę tą zanętę tu wykorzystać, jeżeli tu wrócę, to będę łowił z pomostu. Albo zrobię tak, że można pomyśleć o tej opcji, że podpłynę kajaczkiem, czy to z kajaczka, czy tu z brzegu będę nęcił. W sumie to chyba na to samo, jeśli chodzi o prędkość, wyjdzie, bo równie dobrze z kajaczka mogę rzucać w te markery. Wrócę na pomost i z pomostu będę rzucał wędki. Powiem wam szczerze, no to jest rzecz, która jest dla mnie w tej chwili no niedopuszczalna. Dwa unikaty, które tak wyjechały. Jeszcze rozumiem tego małego 20 kilo, ale 26 kilo unikat, to ja bym się trochę z nim pobawił, miałbym trochę tych emocji. I mam poważny, moralny teraz dylemat, czy to w ogóle publikować, czy wam w ogóle o tym mówić, bo jest dużo kombinatorów Fishing Planet i wielu z was też kombinuje, tylko zadajcie sobie pytanie, moi drodzy, po co? Czy to jest dla was zabawa? Czy takie coś, co ja teraz robię, co niby zapełnia siatkę, no i trzeci unikat. Może można tu trzy unikaty czy cztery wyciągnąć na nęceniu, to nie jest żadna nowość, bo dobra, rzućmy sobie teraz trochę dalej, bo ja to akurat robiłem z brzegu bez problemu. Tylko pytanie, moi drodzy, czy to wam sprawia w tym momencie frajdę, takie wyciąganie unikatów? Bo mi kompletnie, jeżeli ja bym teraz wyciągnął unikata, który, no nie wiem, miałby 30 kilo, byłby takim moim totalnie rekordowym, to szczerze bym się chyba ze wstydu spalił. To mówię wam, moi drodzy, całkiem poważnie. Chyba nie mógłbym sobie, wiecie, w oczy spojrzeć w lustrze, ale już tym bardziej wam. Bo to by był chyba najgorszy unikat w moim życiu, nie? I serio, teraz tylko się zastanawiam, żeby on mi nie siadł. Bo wiecie, na tej drugiej wyspie też rzucacie blisko. Założeniem tego odcinka, ja to zupełnie przez przypadek teraz odkryłem, tak wiele rzeczy, pewnie kolejny unikat. Oby medal. Bo wiecie, na tej drugiej wyspie też rzucacie blisko. A, czwarty unikat. Czwarty unikat, moi drodzy. Nie mówcie, że idzie piąty. Oby teraz naprawdę był medal. Także dobrze, że jestem sam w pokoju i nikt tego nie widzi, nie? Nie, no piąty unikat. Oszalało to. Wiecie co, no wróca bomba, nie wiem, mi już języka brakuje, co to się stanęło, no tak nie można. Słuchajcie, to jest, nie, ja nie mogę tego opublikować, bo
Ja czuję sobie w tym momencie tak jak jakiś taki oszust, który wiecie, no okej, okay, tego expa super dużo nie wbiłem, tak? Ale wracając do tematu, na tej drugiej wyspie, gdzie wam pokazywałem w poprzednim odcinku, też rzucacie blisko, tylko na 16 metrów tak około. I jakby doskonale jesteście w stanie w te markery trafić. Celem tej misji, tego odcinka było pokazanie wam, żeby jak nęcić, żeby trafić te markery w miarę, a nie co chwilę rzut. Bo wiecie, 10 metrów, nawet jak sobie ustawicie tego klipa, to nie jest tak łatwo trafić. Ja chciałem wam tylko pokazać sposób na nęcenie, więc nie wiem, jeżeli wrzucę ten odcinek, to może napiszcie mi komentarz, że nie będziecie jednak tego stosowali, bo to nie jest żadna frajda, że po prostu możecie przyjść tu, zanęcić, czy zanęcić z kajaka, wrócić na pomost i łowić z pomostu. No bo wiecie, mi się teraz jakby nie opłaca tego składać i wracać na pomost, bo mamy szczyt, ale jak już nęcę, no to już donęcę do końca, ale generalnie no żenada, nie? Myślę, że już chyba no 4 czy 5 unikatów, ja już nie wiem ile tych unikatów wyciągnąłem, więc no mam nadzieję, że już więcej żaden nie wskoczy, nie? Jeżeli złapiemy kolejne unikaty, to będą one na tamtej drugiej wyspie, gdzie naprawdę w zasłużony sposób będzie trochę tej walki. Fakt, że o wiele lepiej, bo kupiłem rakietę tą zanętową, dużą już. I to już naprawdę jest różnica w tych rzutach. Tu akurat celowo trochę dalej rzuciłem. Jeszcze zobaczmy wędkę karpiową. Chyba pod czwórką ją mam. No nie podoba mi się to, co wam pokazałem. Kompletnie. Co, jeszcze mogę rzucić? Przed chwilą mi pisało, że za mało zanęty. I chyba wszystko już buguję. Dobra, pod szóstką. Nie, pod piątką mam wędkę karpiową. Nie. Pod czwórką. Dobra, okej. Okay. Spinning to nas tu nie interesuje. Powiem wam szczerze, ja nie uznaję takich rzeczy. Dobra, to tym sobie rzućmy trochę tam też pod krzaczki, ale tam. Ja nie uznaję, słuchajcie, takich rzeczy. No, dla mnie, wiecie, łowienie karpia, gdzie widzieliście moje poprzednie odcinki również, no, było ich cała masa, gdzie 24 kilo karp, naprawdę trochę tej walki było i tej zabawy. Jakby, no co mi po tym expie, który teraz dostałem za te karpie, no ja... No, zobaczcie, co tu się dzieje, to jest jakiś kompletny, wiecie, to akurat będzie pizderydek, bo mamy małe haczyki. No ale powiedzmy, łowiąc w taki sposób zwykłego karpia, to jeszcze się czuję jakoś, wiecie, moralnie... Okej, okay, no tu będzie już medal na pewno, bo już chyba limit na unikaty wyczerpałem. Aha. Szósty unikat. Moi drodzy, sześć unikatów? Dobra, teraz już chyba medal jest. Dobra, idzie lekko, to już będzie medal. No musi być medal. No, zwyklaczek, uff, odetchnąłem z ulgą. Okej, jak zwyklaczki zaczęły brać, to już chyba unikaty nie będą brały. 140 kilo, gdzie większość to są unikaty, nie? 140 kilo w siatce w godzinę. To jest, słuchajcie, skandal jakiś. Dobra, nie no, już mam nadzieję, że unikat nie wskoczy. Dołowię trochę, żeby było sprawiedliwie, dołowię trochę zwyklaczków, bo mam haczyki karpiowe, niestety tylko 4-0. Nie mam dziesiątek haczyków. Są tylko 4-0. Na tym levelu oczywiście, bo później będą one coraz większe. Więc na razie wędka karpiowa uważam, że no była błędem. Łowanie wędki karpiowej było zdecydowanie błędem. Zaciąłeś za wcześnie. No dobra, zaciąłem. Nie zaciął, też by było dobrze. Znacie chyba mnie już, jak oglądacie moje odcinki, to na tyle zdążyliście mnie poznać, że staram się wam pokazywać takie metody, które są fajne do levelowania, oczywiście szybkie, ale no troszkę waszego wysiłku, jakichś ambicji, resztek ambicji, no wymagają, a to jest poniżej wszelkiej ambicji. I to tak jak jest łowienie jesiotrów i znacie moje zdanie odnośnie wciągania jesiotrów od razu do siatki. No po prostu nie, no. Jest to sprzeczne z moimi wszelkimi jakimiś zasadami
bo jednak łowienie takiego 26-kilogramowego karpia, no dałoby trochę frajdy, prawda? Dałoby to trochę frajdy, trochę radości. Z zabawy tego łowienia, nawet jeśli ileś ryb w międzyczasie byśmy przegapili, to trochę tej frajdy byśmy mieli. Więc myślę, że zrobię tak, że ja tu jeszcze, jeżeli wrócę, no to oczywiście wejdę po nęce, czy nie wiem, z kajaka po nęce, bo równie dobrze możecie z kajaka tak naprawdę ponęcić. Ustawić sobie kotwicę i ponęcić kajaka i wtedy wrócić i rzucić wędki. No chciałem to miejsce tylko dlatego, że chciałem sprawdzić, ale powiem wam szczerze, no poziom żenady sięgnął zenitu, bo zaraz się okaże, że jeszcze nie mamy siódmej rano, półtorej godziny czasu gry i zaraz się okaże, że naprawdę tutaj siatkę zapełnimy. Aż boję się do tej siatki, słuchajcie, zaglądać. Nie wiem, czy jest 5 czy 6 unikatów w tej siatce. Dotychczas na jednym spocie przy jednym nęceniu tu na delcie udawało mi się rekordowo chyba 3 albo 4 unikaty udało mi się trafić na jednym spocie. To był taki totalny rekord, gdzie na jednym spocie trafiłem przy jednym nęceniu. Chyba 3, ale nie, naprawdę nie pamiętam do końca. Więc latająca ryba, nie? No ale zwykły karp to powiedzmy może sobie latać. Trudno, żeby na 4-0 mi jakiś medal wziął. Jest to możliwe i wykonalne, ale to już coś bierze, czy to się po prostu... O, to się tak tu buguje. Zobaczcie, co się z tą żyłką dzieje. To są jakieś, nie wiem. A nie, to ryba bierze już. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj jakie branie za braniem. No to muszę tu stać w takim razie. Ale będę się czuł bardziej komfortowo. Tak, latający medal. Na szczęście na wędce karpiowej, jak widzicie, na szczęście nie ma dużo doświadczenia. To sobie bliziutko rzućmy. O, nie jeździ żyłka, bo oparliśmy o trzcinę. Ciekawe, co się stanie, jak będzie branie. Czy ta żyłka zacznie latać? Czy ta ryba wyleci od razu? W ogóle nie będę widział brania. Gdyby coś się dzieje. No nie wiem, serio, naprawdę, moi drodzy, to jest troszeczkę... Dajmy więcej luzu na tej żyłce. Dobra, poszła na ziemię i teraz nie lata. Nie no, już teraz chyba, teraz jest ten moment, w którym wyłowiłem wszystko, co trzeba, już raczej tych brań nie będzie. No nic. No nic, co chciałem wam pokazać, to wam pokazałem, tylko jest cały czas pytanie, czy ja na pewno ten odcinek opublikuję. Muszę się mocno zastanowić. Jeżeli go, mówię, zobaczycie, to znaczy, że opublikowałem. Jak go nie zobaczycie, to się nie dowiecie. Ale z drugiej strony pewnie ktoś inny też opublikuje, jak to odkryje, więc... Myślę, że widzowie, którzy mnie oglądają i moje filmiki, no jednak mają jakieś ambicje. Sobie jakąś pasję do tego Fishing Planet. Jesteście tu po to, żeby się pobawić, czegoś fajnego nauczyć, odkrywać coś. Więc myślę, że jednak jesteście tu po to, żeby łowić, a nie wkładać ryby do siatki. Więc myślę, że jednak liczę na to, że będziecie na tej miejscówce łowili z tamtego pomostu. Ta miejscówka i takie było założenie, słuchajcie, jak zacząłem nagrywać, ja nie spodziewałem się, że to się stanie. Myślałem, że po prostu normalnie, wiecie, rozłożymy sobie stojaczek, będziemy łowili na podobnej zasadzie jak tam, gdzie są te jesiotry, na tamtej drugiej wyspie, że po prostu ten karp zacznie odjeżdżać i będzie z nim walka, że będzie jeździł po środku jeziora, a nie, że będzie praktycznie wskakiwał do siatki, nie? Także, no, to jest na pewno jakiś błąd gry. Mam nadzieję, że Fishing Planet go usunie. I to łowienie tutaj będzie normalnie po prostu wyglądało, nie? Dla mnie no jednak no zabawa jest wtedy, kiedy coś tam można się pobawić. No dobra, cieszę się, moi drodzy, niezmiernie, że już żaden unikat nam nie chce brać. I już mam nadzieję, że więcej takowego unikata nie złowimy. Oby tak było, moi drodzy, tam sobie dalej rzucimy jeszcze.
Oby tak było, bo powiem wam szczerze, że czuję naprawdę zniesmaczenie. Zniesmaczenie z tego, co zrobiłem coś, czego się wstydzę, tak? Ale założenie tego odcinka było zupełnie inne. Tego się w życiu nie spodziewałem, że to tak się potoczy. No. To tyle, moi drodzy. No nie ma co. Ja będę stąd już wychodził. Idę oczywiście jeszcze na drugi spot, na wieczór połowić sobie troszkę na tej zanęcie, potestować i w uczciwy sposób. Całe szczęście, że słuchajcie, nie złowiłem tutaj tej 30, którą chcę trafić. Unikata i myślę, że uczciwie trafię tą 30 po prostu na tym spocie właściwym, gdzie ta walka będzie właściwa i będzie wyglądała tak, jak trzeba. To tyle, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.